Państwa poinformować, że dzisiaj składam rezygnację z funkcji ministra zdrowia. I od razu tutaj uprzedzam wszystkie pytania Państwa dziennikarzy. Nigdzie nie znikam, nie odchodzę, pozostaję posłem, pozostaję w przestrzeni publicznej, będę pełnił funkcje publiczne. Oczywiście wracam do zawodu, do mojego wyuczonego zawodu. Jestem kardiologiem, jestem elektrofizjologiem. Chciałbym wrócić do instytutu, do kliniki, leczyć pacjentów. Tak naprawdę rozmowy o tym były od wielu, wielu miesięcy. Umowa dżentelmeńska między mną a panem premierem, panem prezesem była taka, że miałem dokończyć parę spraw ważnych dla Polski i choćby zakończyć i wdrożyć systemy informatyzacji ochrony zdrowia. Szanowni Państwo, sami wiecie i jesteście w stanie to łatwo dostrzec, jak wyglądałaby Polska w czasie epidemii bez e-recepty, bez e-zwolnienia, które tutaj wspólnie z ZUS-em, z Ministerstwem Rodziny udało się naprawdę w sposób gładki i bardzo taki elegancki wdrożyć w całej Polsce jako obowiązkowa usługa. Tutaj ogromna zasługa ministra Cieszyńskiego. Gdyby nie te recepty, gdyby nie te zwolnienia, wyobraźcie sobie, że pacjenci w Polsce w czasach epidemii, w początku epidemii, kiedy była kwarantanna, musieliby jeździć po przedłużenie recepty do przychodni. Na pewno by to było trudne, na pewno by to było i kosztowało wiele zdrowia i życia pewnie obywateli. No niestety pojawił się COVID. W związku z tym siłą rzeczy w sposób odpowiedzialny powiedziałem, że pozostaję na stanowisku i dopóki to będzie konieczne, będę pełnił tą funkcję. Dzisiaj uznałem, że to jest właściwie ten czas. Mamy zbudowany system w Polsce, mamy system szpitali jednoimiennych, mamy rozbudowaną sieć laboratoriów. Udało się dzięki bardzo szybkim, odważnym decyzjom no po prostu doprowadzić do tego, że w Polsce nie było dziesiątek tysięcy zgonów, tak jak to było w krajach Europy Zachodniej, wielu bogatszych od nas, Włoszech, Hiszpanii, Francji. Dzisiaj mamy, oczywiście mamy przyrosty zachorowań, mamy to 600-800 zachorowań, natomiast mamy też gospodarkę, która funkcjonuje i dzięki temu będziemy również mieli pieniądze na leczenie innych chorób, bo oprócz COVID-u mamy przecież wszystkie inne choroby. W związku z tym jestem przekonany, jeszcze dzięki temu, że te rekomendacje zespołu zostały już przekazane, że mój następca, na pewno niezwykle kompetentny ekspert, będzie mógł teraz ten system, który zbudowaliśmy, reagując na rzecz niespotykaną, jak taka epidemia, od 100 lat takiej nie było, poprowadzić dalej.